I w ten czas zaczynam, krzyczę niesłychanie silnym głosem. Hände hoch, alles Hände hoch. No i stoję z rękoma do góry i jest jeden oficer, ma pas, za pasem kabura, otwarta i wystaje Walter 9 mm z kościaną rączką. To marzenie. Więc ja pierwsza rzecz, podchodzę, wyjmuję i kładę do swojej kieszeni marynarki ten pistolet, no i teraz wskazuję drzwi i mówię alles raus, schneller, schneller, no tak jak to Niemcy, prawda, wrzeszczę tak samo, oni z rękoma do góry wychodzą. W tym czasie już atak frontalny wpadł do frontu, już powoli, prawda, oczywiście w różnych pomieszczeniach byli Niemcy, są walki wewnątrz, ci wychodzą z rękoma na podwórko, to oczywiście natychmiast cała chmara kolegów moich wszyscy wpadają, no i ja jestem teraz sam w tej wartowni z dużą ilością broni i pierwsi wpadają żołnierze Kilińskiego. No oczywiście pierwsza rzecz, każdy chwyta broń, bo przecież na tym cały dowcip polega, że broń była na wagę złota. Więc ja, prawda, zasłanie mówię, nie, to jest broń nasza od Garnasia, prawda, tego. No i raptem wpada paru kolegów od Garnasia, ja mówię, zabierajcie natychmiast broń. No oczywiście część broni tam oni zabrali, no ale głównie chodziło o letni karabin maszynowy. To była wspaniała, zresztą świetna broń, więc ja już od razu chwyciłem za ręką tego, powiedziałem, tego nie oddam. No więc rozebrano to wszystko, część, prawda, większa część jednak dostała się nam, no i kapitan Harnaś zrobił taki meldunek dla generała Montera, dowódcy, prawda, powstania, zdobycie broni, prawda, na poczcie głównej, z tym, że od razu powiedział, ja miałem pseudonim Krak, mówię, koniec, masz, to był wspaniały wypad, nazywasz się teraz Wypad. No i tak, to twój pseudonim Wypad. No więc to była, okazało się, że ich 14 było, zrobiliśmy zdjęcie takie, prawda, tych wszystkich jeńców. I potem dalej, no, przeszukiwanie. Niemcy tam się ukrywali w różnych pomieszczeniach, jeszcze tu strzelanina, tam strzelanina. No my wychodzimy na Warecku i stoi taki samochód ciężarowy zakryty. Otwieramy, a tam cała grupa obandażowanych tych SS-manów. Ręce podnoszą do góry i wołają, kameraden, nich schießen, towarzysze, nie mordujcie nas. Ja byłem w ten czas we dwójkę z podchorążym Walterem, Władysławem Jaroszem, który mieszka teraz w Londynie. I pamiętam nasze takie zdziwienie, co oni się spodziewają, że my rannych będziemy mordować. No ja w ten czas byłem dość dobrze byłem z niemieckim, bo tam w szkole Wowelberga trzeba było się uczyć niemieckiego i do nich mówię, nikt was nie ma zamiaru, prawda, Schissen, poczekajcie, zaraz zawolamy sanitariuszki. No i istotnie sanitariuszki nasze przyszli, zabrali ich, to wszystko byli ranni. No myśmy jednak brali do niewoli, to znaczy kogo? Gestapo SS, to tak. Natomiast Wehrmacht normalnie się brał do niewoli. No to było, to oni byli SS-mani, ale byli ranni, także rannych też się przecież nikt nie likwidował. I potem, no, dane wskazują, że przecież paruset jeńców po kapitulacji niemieckiej myśmy wydali. Także nasze podejście to było. No i potem dalszy taki incydent charakteryzujący nasze podejście. Raptem właśnie wybiegają koledzy i wynoszą całe pudła marek niemieckich, bo tam były jakieś składy w piwnicy. No i my wszyscy te marki drzemy, prawda, deprzemy nogami, one były ważne jeszcze przez wiele, wiele lat po wojnie, jeszcze były ważne. Więc to jest taka demonstracja, prawda, że nas to zupełnie wszystko nie obchodzi. No i teraz następny, my lokujemy się na Świętokrzyskiej 17, to jest nasza kwatera. Tam na parterze było mieszkanie dozorcy, dozorca bardzo chętnie, mówi, proszę pana, to ja się wyprowadzam, proszę bardzo, wy zajmujcie. No, oddział jest świetnie uzbrojony, mamy 3 pistolety ręczne maszynowe, mamy lekki pistolet maszynowy, ten duży, prawda, wszyscy mają, prawda, po karabiny, pistolety, granaty, także jesteśmy naprawdę dobrze uzbrojeni. No i 4 sierpnia atak z Nowego Świata, czołgi. Zbudowana była barykada i przed czołgami kobiety, dzieci i starcy. No i to jest ten problem, co robić.
To jest pierwszy rozkaz nad głowami, no potem rozkaz pod nogi. W ten czas się ten cały tłum cywilu rozpiesz się, na boci skoczyli. Niemcy usiłowali czołgiem wjechać na barykady, nie udało się im, no i wycofali się. Atak był odparty, no ale tak, zginął dowódca kompanii Genoveva Marabout, kapitan Marabout. No i potem okazało się, że parę tych cywili, między innymi młoda dziewczyna, jak potem okazało się, dziewczyna jednego z żołnierzy naszych. To była straszna tragedia. No, pochowaliśmy, ale atak został odparty i Niemcy już na Świętokrzysko nie wchodzą. Czackiego jest nasza. Na Czackiego organizujemy uroczysty pogrzeb, pochowanie Marabouta. Mamy zdjęcia z tego jeszcze, prawda? Ucisza się tutaj sytuacja na tym odcinku. I co się dzieje dalej? No, oczywiście bombardowania. Krowy, prawda? Co rusz to? Tu jeden budynek, tu drugi budynek. Potem znowu próba ataku, prawda? Niemcy są w pałacu, są na uniwersytecie, są w kościele Świętego Krzyża, w budynkach obok kościołu Świętego Krzyża, ale już Czackiego jest nasza. No i teraz oddział specjalny dostaje polecenie przejścia do akcji na Woli. Więc piechotę oczywiście przechodzimy na Wolę, lokujemy się na terenie Haberbusza i Szylego, browar Haberbusza i Szylego, olbrzymi teren przy ulicy Żelaznej. Zadanie jest przebicie się przez ulicę Wolsko, połączenie się z oddziałami, które są po drugiej stronie Wolskiej, które są połączone już ze Starówką, dlatego że chodzi o to, żeby przerwać drogę komunikacyjną niemiecką wschód-zachód przez ulicę Wolsko. No to były bardzo ciężkie walki, przy czym tu się walczyło również w nocy. Ponieważ myśmy jednak w nocy cały czas ostrzeliwali, no mnie się tam, miałem taką jedną noc, 3 czy 4 godziny, dwie beczki wysypane we środku piaskiem. Na dole, prawda, była trochę przerwy, ja leżałem przez tą przerwę, prawda, strzelałem na widząc ogień strzału niemieckiego. To była taka wymiana strzałów, natomiast 2-3 godziny. Potem mnie zmieniono, na moje miejsce przyszedł Leszek Wędrzecki i w 5 minut później dostał. Także miałem wyjątkowe szczęście. No nie udało się, nie dał się frontalny atak na ulicę Wolską, ale powstała nowa koncepcja, bo odkryto plany piwnic. Okazuje się, że piwnice szły daleko w teren pozycji niemieckich, dlatego że myśmy nie byli przy samej Wolsce, ale kawałek od Wolskiej. A piwnice szły prawie że do Wolskiej. W związku z tym nad ranem stworzono grupę, która tymi piwnicami miała dojść do pozycji niemieckich. Tam się zastanowić, jakie możliwości są zaatakowania już niejako od tyłu tej pozycji. Plan był, nie był bardzo szczegółowy. W pewnym momencie mieliśmy oczywiście latarki, pistolety maszynowe, granaty. I w pewnym momencie skręcała na bok jedna droga piwnicy, no więc dano mi polecenie, że tą drogą ja pójdę, koledzy poszli, tam byśmy się rozdzielili. I ja tak wolno posuwając się, w pewnym momencie widzę, że jest jakieś światło pada na ten korytarz z boku. Okazuje się, że jest jakieś takie pomieszczenie, pełne skrzynek jakichś pustych i na górze tego pomieszczenia jest takie małe, zakratowane okienko. Więc stawiam te skrzynię jedno na drugą, wlażę i co widzę? Widzę ciężki karabin maszynowy niemiecki, jakieś tam puszki, puste puszki po konserwach, no stanowisko niemieckie, oni widocznie śpią, drzwi jakieś i w pewnym momencie drzwi się otwierają i wychodzi żołnierz niemiecki w takim długim, prawie do kostek płaszczu. Przeciąga się. Jest godzina gdzieś tak koło 5:00. Pół do 5:00. Jasno już jest. I ja w tym momencie stoję do mnie tyłem,
pociągam za cyngiel i widzę, jak pociski mu ranią ten płaszcz. I on się na jednej nodze odwraca, tak bokiem do mnie, wyrzuca rękę jedną do góry i strasznym głosem krzyczy: Mutter, matko, i pada na ziemię. No i w tym momencie wyskakuje cała kupa Niemców, od razu się orientuje, że to okienko strzelają, prawda, no więc ja się wycofuję. No, wycofaliśmy się. I muszę szczerze powiedzieć, że to było strasznym przeżyciem, no bo przedtem człowiek strzelał i wiedział, że zabija, ale nie widział. Nie widział tych zabijanych. A tutaj zabiłem żołnierza, strzeląc mu w plecy, co było też zaprzeczeniem jakiegoś kanonu, w którym moje pokolenie było wychowane. Myśmy byli wychowani na kowbojskich filmach, gdzie była zasada: nie strzela się w plecy, twarzą w twarz. A poza tym zawołał Mutter. Mój ojciec umarł, jak ja miałem 9 lat. Ja byłem wychowywany przez matkę. Mój kult matki był niesłychanie daleko posunięty. Zresztą moja matka była bardzo niezwykłą również kobietą. Miała niezwykłe zdolności, bardzo mnie kochała. Ja sobie uświadomiłem, że ta matka jego czeka na jego powrót i on już nigdy nie wróci. Wróciłem i od razu poszedłem do spowiedzi. I to jest właśnie ta niesłychana, może zbyt mało podkreślana rola naszych kapelanów. Wszędzie byli księża, oni byli wspaniali. Byli zawsze na pierwszej linii. Przy czym ich pociecha nie miała tego charakteru jakiegoś sztucznego, jakiegoś kazania. To było po prostu jakieś moralne podtrzymanie, między innymi naszą świadomością i obrazem tych ludzi, którzy no, patrzyli na wszystko z jakiegoś dystansu, prawda? Z dystansu ludzi, którzy mieli świadomość, że tutaj reprezentuje jakąś inną ideę boską, ideę religijną. No i poszedłem do niego, powiedziałem: proszę księdza, proszę o spowiedź. Z klęknem, oczywiście gdzieś tak, prawda, na skraju. I mówię: proszę ojca, zabiłem człowieka. I zawołał: Mutter, imam. I on powiedział: tak, ja ciebie rozumiem, ale pamiętaj jednej rzeczy. Tu wszyscy ci, którzy są, to są SS-mani. Czy ty wiesz o tym, że na Woli, w pierwszych dniach Woli, na Woli, wymordowali 30, 40, może 50 tysięcy cywili. Pogwałcili kobiety, pomordowali dzieci, pomordowali starców. I ten, któregoś ty zabił, był jednym z tych morderców. I pamiętaj, że on był usłabieniem zła. On, tak obrazowo mówiąc, to był ludzki obraz szatana, prawda? A ty walczysz o wolność, walczysz o wielką wartość. I w naszej strukturze religijnej Bóg ci na pewno przebaczy. Muszę powiedzieć, że to było przeżycie, które zapamiętałem bardzo głęboko, a które świadczyło o tym, że nasze podejście, nas, żołnierzy powstania, było zupełnie odmienne od tego barbarzyńskiego podejścia niemieckiego.